Babcia, czy pamiętasz, jak wyglądał Kalisz w czasach PRL-u? Tak, pamiętam. Domy były pomalowane na szaro. Przedwojenne domy, w których się mieszkali ludzie. Na nich było widać dziury od kurkawin. W starych części Kalisza dużo było jeszcze pozostałości z wojny, ruiny, zgliszcza. A powiesz mi, jaka była wtedy młodość w PRL? Młodzież też się spotykała w różnych domach kultury i świetlicach. Urządzali różne zabawy, gry, były kratki. Przy płytach winylowych włączano je. Przeważnie były dwa nagrania i wymieniano później te płyty także na innych wykonawców. Czyli każdy z osobna mógł przynieść taką płytę i oni ją Tak, odtwarzali. ja jest odtwarzana i była przy tym zabawa, czy jakieś tam śmiechy i tak dalej. Były też dyskoteki, z których się przychodziło do domu na czas, czyli 22 było się w domu. Młodzież udzielała się też w czynach społecznych. Zbierano ziemniaki w PGR-ach, oczywiście w szkole, jak była potrzeba grabienia liści jesienią. Zmuszano was do tego, nie Nie, dostawaliście za to pieniędzy nie było pewnie. pieniędzy, absolutnie. Chodziliśmy też do kin różnego, które znajdowały się w różnych częściach miasta. Nie Przemieszczały się te kina, tak? przemieszczały się, to były budynki, w których się znajdowały kina, różne kina w różnych miejscach. Młodzież też musiała dbać o groby nieznanego żołnierza. Cmentarze, które były i jeszcze są, ale jeszcze teraz bardzo zniszczone są. Przedtem jeszcze dbaliśmy o to. Cmentarz rosyjski, żydowski, żołnierski, żydowski, mówiłam, tak? Niemiecki Niemiecki. i niemiecki. Jeszcze żołnierski to na Trofimowej ulicy. A jeśli chodzi, jak chcieliśmy się coś ładnego mieć na sobie, no to niestety, ale trzeba było pójść materiał kupić, bo materiały były, kupić materiał, udać się do pani krawcowej i w tym momencie ona na miarę wzięła i szyła nam, jak coś modnego chcieliśmy mieć, by wyjść gdzieś, czy dorównać do innej młodzieży. To jak się miało podarte ciuchy, to trzeba było w nich chodzić tak długo, aż dopóki pani I szybciej się nic nie przyje. cerowało, i się zaszywało dziurki, guziczki. No, tak było. Trochę gorzej, jak te dziury były większe, prawda? O nie, to już nie dało się inaczej. To już nie, to wymiana była. Szło się do sklepu, się kupowało, ale pieniędzy na to nie było za dużo. Przynajmniej, no może nie wszyscy, no ale większość tak była, większość tak miała. Czyli rozumiem, że jeszcze nawiązując do tych spotkań, to tam się działy różne dyskoteki, jakieś spotkania, oglądanie filmów. No to. Spotkania rodzinne, O, właśnie. towarzyskie. I co dalej? I czy ty kogoś tam poznałaś? Oczywiście, że poznałam na weselu mojego męża, z którym obecnie jeszcze żyjemy razem, już w tym roku 45 lat. Przyszły mój mąż, akurat był we wojsku. A jak to się stało, że jesteście razem? Dziadek do ciebie podszedł, zagadał do ciebie. Opowiedz coś o tym. Oj, po prostu tańczyliśmy, bawiliśmy się na weselu. I zostaliśmy parą później. A później żeśmy się pobrali. Babciu, co wiesz o fabryce fortepianów i pianin w Kaliszu? Razem z mężem mieszkamy na ulicy Augusta Fibigera, Gustawa Arnolda Fibigera, który był założycielem właśnie tej fabryki. Fabryka działa od 1878 do 2007 roku. I przed wojną była to fabryka, która zdobywała bardzo dużo nagród i medali. Zdobywała je na przykład w Paryżu, w Londynie, w Wilnie, w Katowicach, w Poznaniu. A w czasie II wojny światowej produkowano tam z kolei meble i skrzynie amunicyjne. A gdy już wyzwolono Kalisz, wtedy fabryka przeszła pod zarząd państwowy,
i produkowano tam meble dzienne i biurowe. Gdy został, po pewnym czasie został dyrektorem fabryki Gustaw August Fibiger III zaczął produkcję wtedy pianin. Pianiny wysyłano do Szwecji, do Norwegii, Turcji, ówczesnego ZSRR-u. Czyli były tam takie potrzeby w tych państwach? No, przede wszystkim, bo przecież jak były wtedy różne konkursy związane z tym, gdzie nasze pianina brały, można powiedzieć, udział w konkursach. No. Uczestnicy grali na nich. I co tam jeszcze wiesz? Wtedy też, gdy tak się rozwinął ten produkcja tych pianin, zaistniała potrzeba więcej pracowników. Więc powstało Technikum Budowy Fortepianów. A w 1973 roku fabryka jako budynek została wpisana do rejestru zabytków. No obecnie już nie istnieje fabryka z 2007 roku, ponieważ fabryka zbankrutowała. Mało środków mieli? Mało środków, finanse i oczywiście wtedy bardzo wpływ miała ówczesna władza. To co mi możesz opowiedzieć o tej fabryce Runotex? No, troszkę wiem, ponieważ pracował tam mój tato jako tkacz na tkalni przez 43 lata. Otrzymał nawet medal na 80-lecie fabryki. I co się znajdowało na tym medalu? 80 lat napisane jest data. No i oczywiście dzieje podziękowania za udzielanie się społeczne w firmie, a wtedy zakład pracy, fabryka, tak to się mówiło, za wybitny wkład w rozwoju firmy, rozwoju fabryki. Dostawał dyplomy też, odznaczenia za te udzielanie się społeczne. No poza tym fabryka, gdy w latach 1907 roku, gdy powstawała, bracia Miller założyli ją, pracowało wtedy 80 osób. Produkowali firany, produkowali serwety, kapy, dywany, gobeliny i eksportowane były w latach 30. nawet Niemcy, Chiny, Wielka Brytania, Grecja, Syria, Austria, Ameryka i Afryka. Później w latach już powojennych powstały nowe obiekty przy ulicy Długosza. Powstała przędzalnia i tkalnia. I została zmieniona również nazwa w latach 70. tego Runoteksu. Nazywa się teraz Fabryka Wyrobów Runonowych Runotex. I zatrudniała już w latach 70. 3000 osób, ponad. To było dużo. Po 2000 roku fabryka została sprywatyzowana i wtedy zaczęła się modernizacja tych oddziałów z nowalni i dziewiarni. Też tam produkowano narzuty, pościele wełniane później. Z okazji stulecia fabryki zorganizowano wystawę w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. I wydany został album okolicznościowy Stulecie Kaliskiego Pluszu. Jest to nadal dostępne? Czy dostępne? Chyba niektóre osoby tylko mają, jeśli chodzi o ten album okolicznościowy. Nie wszyscy mają, to tylko wybrani. Akurat już w tym momencie już nie miałam styczności. Ani moi rodzice też nie mieli styczności, już nie żyli. Babciu, czy pamiętasz, co się mieściło zamiast 5. liceum ogólnokształcącego w Kaliszu? Mieściło tam się szkoła włókiennicza. Zespół szkół włókienniczych, w tym były zawodowe i technikum. I co się stało z tymi szkołami teraz? Nie ma już takiej produkcji, na przykład Runotex miał swoich ludzi tam, pracowników, uczniów swoich.
Także Bukiennik bardzo był wtedy potrzebny, bo Kalisz był miastem bukienniczym, w przemyśle bukienniczym. Babciu, to powiedz mi, czego najbardziej ci żal, czego już nie ma w Kaliszu? Nie ma na pewno zoo, do którego chodziliśmy. Zoo się mieściło w parku i tam było dużo zwierząt, ale również no, zostało zlikwidowane. A to zoo było w parku tutaj? W tym dużym naszym parku. Jest najstarszy park prawie, można powiedzieć, w Polsce. Poza tym brak dworca PKS-u, który znajdował się na ulicy Babina przy pomniku Asnyka. Brakuje teraz, był wybudowany dom handlowy Tęcza, też go już nie ma. Później jest, również był hotel Prosna na Górnośląskiej, też został zburzony i były tam od czasu do czasu jakieś występy. Można było pójść i coś zobaczyć. Takiego mało, to były małe sale, nie były duże, jak pamiętam. Także można coś było zobaczyć, jakieś niewielkie koncerty. No to powiedz mi coś o tych jezdniach, o tych ulicach Kalisza. No jezdnie były kamienne, brukowane, takie zwane kocie łby, po których jeździły konie, pamiętam, wozy, pamiętam, drewniane i gumowane, bo tak jak drewniane były koła, one tak bardzo hałasowały, że było ich słychać w domu. Gumowe, jak były opony, już później troszeczkę, to już było lżej, już tak nie było słychać, ale też. No i przede wszystkim dużo było rowerów, a mało samochodów. W tej chwili to no jest różnica. Czyli jak ktoś miał samochód w tych czasach, to był jakimś... Bogaczem. A, bogaczem, tak. I to były te maluchy, czy jeszcze nie wtedy? To jeszcze były Warszawy, Syrenki, Warszawa, przede wszystkim Warszawa. Warszawa. No to teraz mi powiedz, czy masz dla mnie jakieś ciekawostki o Kaliszu? No to tak jak jeszcze nawiązując do Adama Asnyka, on się urodził w Kaliszu, jest jego pomnik, stoi naprzeciwko parku, można powiedzieć, przy szkole liceum Asnyka. Następnie Maria Konopnicka mieszkała w Kaliszu. Kalisz był stolicą województwa w latach 75-98. Co jeszcze? Przede wszystkim bardzo Kalisz był zniszczony wojnami i pożarami w XVII i XVIII wieku. Czyli kradzieże też tam były, tak? Tak, skradziono Rubensa, obraz Rubensa z katedry świętego Mikołaja, który znajduje się na ulicy Kanonickiej, zdjęcie z krzyża. Nie wiadomo, czy to zniszczyli, czy skradli. Również coś takiego było w 1994 roku chyba. Wyprodukowano w firmie lodziarskiej Augusto największy lód na świecie, który miał 4 metry długości, a ważył ponad 8 ton. Także to jest na pewno wtedy osiągnięcie, sporo. Osiągnięcie, fakt. Również wizyta papieża świętego Jana Pawła II w 97. To takie najbardziej, co powinno się wiedzieć o Kaliszu. Wydaje mi się takie. A wiesz, gdzie było to spotkanie? Gdzie ten papież był? No, przy świętym Józefie. Tam przy dawnym Pedecie. W sklepie takim. Tam było i w parku bardzo. No, tam byłam osobiście, to tam byłam jak był papież, tylko nie tak bliziutko. Nie dało się docisnąć za dużo ludzi. Dobrze, babciu. Czyli jeszcze tak nawiązując do tej młodzieży, rozumiem, że ta młodzież, która żyła w czasach PRL-u, za czasów twojego dzieciństwa, to jest wszystko kompletnie inaczej niż teraz, tak? No, na pewno. No to... Opowiedz mi coś o tym. Przede wszystkim czasy się zmieniły i czasy, w których my żeśmy pożyczały lub przepisywali notatki, przepisywali z lekcji, zmieniło się obecnie na wysyłanie zdjęć notatek z lekcji. Oj, to prawda. Teraz młodzież spotyka się wirtualnie z kolegami, a my żeśmy rozmawiali ze sobą vis-a-vis, tak jak w tej chwili siedzimy, rozmawiamy.
brak w tej chwili, ta młodzież dzisiejsza, to brak aktywności fizycznej. Mało się tym interesują. Bardzo mało. A z kolei jako, bo jesteśmy jako, można być dziadki, jako przedstawiciele pokolenia starszego, my nie mamy takiej wiedzy komputerowej jak współczesna młodzież, więc chcielibyśmy, aby nasze wnuki, albo chcemy, pragniemy czasami, żeby żyły w życiu życiem wirtualnym i używały słownictwa zrozumiałego dla mnie, dla dziadka. Bo to słownictwo w tej chwili to jest nowe słownictwo, nowe słowa, bo wszystko dotyczy komputera, ewentualnie komórki. Poza tym młodzież powinna oprócz tej komórki i tego komputera mieć swoje hobby. I powinny się zastanowić, ta młodzież powinna się zastanowić, jakie zajęcia sprawiają im przyjemność, jeżeli, i daje im radość. Jeżeli na przykład lubią rysować, malować, tańczyć czy śpiewać, powinni się nie zastanawiać i brnąć w to. I dalej coś z tym tematem robić. No bo nie muszą mieć talentu czy umiejętności w tym kierunku. Jeśli jest problem jakiś, można nawiązywać do quizów, które pełno w tych komórkach jest, i dopasować do swojego charakteru. I wtedy będziemy wiedzieć, czy pasujemy do tańca, czy do malowania, czy do rysowania. Oj, rozumiem cię. Dziękuję. Oby tylko to słownictwo było zrozumiałe. Spokojnie, ja myślę, że będzie jak najbardziej. Dziękuję bardzo za ten wywiad, babciu. Dziękuję, ja również.